Do Wydziału Nauk Medycznych dotarł rezonans magnetyczny o dużej mocy, który będzie wykorzystywany w laboratorium komórek macierzystych. Zakup i montaż urządzenia realizowany jest w ramach jednego z 6 projektów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Kwota, która na samo to urządzenie jest przeznaczona z pewnymi elementami, które do tego urządzenia są dodawane, to jest 7,5 miliona złotych. Cały projekt to kwota 24 milionów, mam na myśli właśnie wyposażenie, sprzęt laboratoryjny, centrum tychże technik diagnostycznych i terapeutycznych, to prawie 24 miliony. Ponad 17 przeznaczone jest na wyposażenie Wydziału Medycyny, więc to jest taki przykład tych naszych właśnie w tym przypadku bardzo udanych wysiłków, jeśli chodzi o starania się o środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Rezonans magnetyczny o mocy 3 Tesli jest czwartym tego typu urządzeniem w Polsce. Olsztyn będzie miał właśnie taki najnowocześniejszy aparat diagnostyczny. No, dla porównania powiem, że istnieją tutaj, jest w szpitalu MSW 1,5 Tesli, prawda? To jest taki standard czasowy. To urządzenie pozwala na znacznie większe możliwości badawcze. No, my kupujemy to dlatego, że Uniwersytet jest zainteresowany rozwojem najnowocześniejszych metod badawczych i to będzie służyło nauce, a nauka w medycynie to zawsze jest człowiek również, także to będzie też służyło pacjentom. Chcemy wprowadzić tutaj eksperymentalne metody lecznicze, które są w tej chwili dopiero testowane na całym świecie. 3,5 hektara szpitala zmieni się stopniowo w kampus medyczny z nowoczesnym szpitalem, niedużym, ale dobrze zbudowanym nowocześnie, a stare budynki szpitalne, ponad stuletnie nieraz, będą wykorzystane dla nauki, dla posadowienia tam katedr. W tej chwili no, rozwijają się, ale ciągle mają kłopoty lokalowe i na pewno z mniejszymi kosztami będzie można wtedy zmieścić je w tych budynkach, które nie na bardzo nadają się tak naprawdę na nowoczesny szpital. Rezonans magnetyczny ważył 12 ton. Żeby umieścić go w przygotowanym do tego miejscu, trzeba było rozebrać część dachu budynku. Nie obyło się to bez pewnych trudności ze względu na dużą ilość drzew i mało miejsca do manewrowania. Dźwig miał pewne trudności z ustawieniem się, natomiast udało się te wszystkie trudności pokonać. Jesteśmy już w dużym stopniu zaawansowania, jeżeli chodzi o montaż. Myślę, że potrzebujemy 2 do 3 tygodni, żeby aparat był gotowy do działań już klinicznych. To wynika z tego, że aparat jest wstawiany do pomieszczenia, które dopiero w tej chwili będzie wykańczane. Musimy zabudować otwór w dachu, przez który urządzenie wjechało do środka. Trzeba wykończyć wewnętrzne struktury klatki Faradaya, która zabezpiecza urządzenie przed zakłóceniami, no i dokonać pełnego uruchomienia i kalibracji urządzenia.